Przyszła pora na ogarnięcie balkonu i dzisiaj mam zamiar się tym zająć. Chcę uporządkować wszystkie rośliny. Część z nich pójdzie już niestety w kosz, jak na przykład surfinie czy petunie, które już poprzerastały i brzydko wyglądają. Pozbędę się kilku donic, zrobi się więcej miejsca, choćby na koleusy. Chyba hortensje pojedziemy wsadzić na działkę, żeby już tam sobie swobodnie rosły, żeby zdążyły przyjąć się przed zimą. Jeszcze mają trochę czasu. Na chwilę obecną balkon wygląda tak i zabieram się do ogarniania go. A zobaczcie, już widać jesień. Liście znacznie się już przerzedziły, wysuszyły. Niedługo zacznie zanikać ta moja zielona ściana naprzeciwko i troszkę odsłoni się widoku na inne bloki. Więc tak, zaczynamy nowy dzień. Krótki wgląd na balkon przed i później będzie aktualizacja po zmianach. Zgodnie z planem zapiekanka Gros poleca się na obiad i dzisiaj wszystko przygotowały dzieci, więc tak podany obiad prosto pod nosek będzie na pewno lepiej smakował. Zapiekanka Gros. Cześć, dzień dobry w kolejnym vlogu. Tak dla odmiany, albo tak tradycyjnie przyjechaliśmy na działkę wypić sobie po obiedzie kawę. Jak widzieliście na wstępie, zrobiłam dzisiaj porządek na balkonie. Mieliście okazję zobaczyć balkon przed, a jak wrócę do domu, pokażę Wam, jak wygląda nasz balkon od strony południowej późnym latem. Zrobiłam segregację wszystkich roślin, uporządkowałam je, części się już pozbyłam. Zresztą mam zamiar zobaczyć je jeszcze po urlopie. Mam nadzieję, że jakoś przetrwają. Jakiś tam plan na nie już mam, więc myślę, że nie będzie tak źle. Na urlop jeździmy co roku, nie jedziemy pierwszy raz, więc mam nadzieję, że rośliny sobie poradzą. Najbardziej martwię się o te koleusy, ale tak jak mówię, i mam tych roślin tyle, że po prostu nie chcę nikogo angażować i zobowiązywać do czegokolwiek, bo tej wody trzeba się jednak nanosić. Wiem, ile roślin mam zarówno tutaj na działce, jak i na balkonie i w mieszkaniu. I wiem, ile czasu mi to zajmuje, więc nikomu nie chcę głowy zawracać. Jakoś sobie trzeba dać radę. Część roślin poszła już do mamy koleusów, na których mi najbardziej zależało. Jeszcze zostały te na balkonie, ale myślę, że te podrzuci się do siostry mężusia. Przynajmniej kilka donic, jak podobnie było w zeszłym roku, więc i w tym roku jakoś sobie poradzimy. Jak wrócimy do domu, zrobimy sobie aktualizację roślin na balkonie. Teraz idę sobie wypić na spokojnie kawkę, troszkę odetchnąć, bo nie powiem, ale przy tych roślinach na balkonie zeszło mnie ze 3 godziny. Byłam całe przedpołudnie, póki mnie zaczęło grzać. Później już był upeł, teraz się zachmurzyło i pewnie niedługo zacznie kropić. W sumie miałam dzisiaj tego balkonu nie ogarniać, ale u mnie czasami bywa i tak, że wychodzę z założenia, że co masz zrobić jutro, zrób dzisiaj, więc wolałam mieć już te moje rośliny balkonowe z głowy. No a przy okazji zrobiła się i większa przestrzeń i jakoś tak wszystko jest teraz bardziej uporządkowane. Ale tak jak mówię, pokażę to Wam po powrocie do domu. A teraz życzę Wam miłego dnia i zapraszam do dalszej części vloga. Jak już w szklarni jestem, to pokażę Wam i paprykę, która całkiem spora już urosła, ale jeszcze nie czerwienieje. Po drugiej stronie, żeby nie było, też sporo zielonych papryczek. Kawę, to wpadliśmy jeszcze na działkę, żeby wsadzić tutaj te hortensje, które miałam przez lato na balkonie. Myślę, że tutaj będą bezpieczniejsze w tej naszej rabatce działkowej.
Kwiaty są już przesuszone, ale są i nowe przyrosty. Mam nadzieję, że te hortensje ładnie się tutaj w tym miejscu przyjmą i będą sobie już swobodnie na stałe rosły. Spójrzcie, jaką piękną odmianę kadmi bagiennej ma nasz sąsiad w kolorze białym z takimi bordowymi środeczkami. Kwiaty są ogromne, podobnie jak przy tej kadmi czerwonej, bordowej. No śliczna jest. I tu jeszcze taka kadmia w kolorze bordowym, ale tą to mam. Wydaje mi się, że taką białą też powinnam mieć, ale ona chyba nieco później zakwitnie z tych nowych sadzonek, które kupiłam w zeszłym roku. Ta jest śliczna. Ja do domu wracam z bukietem trzech takich ogromnych hortensji. Zobaczymy, czy ładnie się uda je zasuszyć, podobnie jak te, które miałam w zeszłym roku. Na razie biorę trzy. Wróciłam do domu z trzema kwiatami hortensji, tych bukietowych, i postanowiłam, że spróbuję je już teraz zasuszyć, póki kwiaty są duże i ładne. Wszystkie liście z kolązek poobrywałam. Na dno wazonu nalałam tak dosłownie troszeczkę wody, żeby te hortensje jednak po zerwaniu trochę sobie podpiły tej wody do łodyg. I jak wypiją, to już będą się zasuszać. Każdego roku tak robię i każdego roku mi się to udaje. Zobaczymy, w jakim stanie będą za kilka dni. Później ewentualnie można je spryskać lakierem do włosów. Będę codziennie sobie sprawdzać postępy Adika w układaniu puzli. Zobaczcie, jak tutaj zrobiło się na podłodze kolorowo, ale i widać postępy. Jest już cała ramka i nawet już troszkę po brzegach widać zarys kwiatków. Tyle dziecko na razie zdołało ułożyć. No bajzelek niezły na tej podłodze ma z tych puzli, ale coś czuję, że rysunek będzie wyglądał pięknie po ułożeniu. Dzisiaj śmigamy z Mrzusiem to tu, to tam i już jesteśmy na balkonie domu. Pokażę Wam teraz rośliny, które uporządkowałam i co mi tutaj pozostawało. Na parapecie kuchennym oczywiście seria koleusów w różnych odmianach. Takie trzy. Tu ozdobiłam sobie jeszcze donicę ptaśkami. Tu taki niebieski siedzi, tu różowy, tu sowa. Tu trzeci koleus. Ta donica pozostała bez zmian. Nadal mam tutaj to jeść lewizję, która teraz ładnie kwitnie. Zobaczcie, takie ciemnoróżowe kwiatuszki ma. I pelargonia ponownie zaczęła kwitnąć w kolorze różowym. Od samej góry też nic nie zmieniałam. Tutaj mam wilca i pelargonia, która również w obecnej chwili kwitnie. Pięterko niżej przesadziłam begonię z donicy, która leżała na płytkach tutaj na podłodze. Sadziłam je tam do tyłu, będą mieć troszkę cienia. Naprzód wysuwa się pelargonia i stokrotka grecka. Stokrotka dorodka, która prowadzona jest akurat tutaj w formie pnącej. Tak fajnie zwiesza się, zasłaniając tutaj ten metalowy regał. Kolejna donica to donica ze stokrotką dorodką i pelargonią. Ona w tej chwili jest w pączkach, niedługo zacznie kwitnąć, ale nie wiem w jakim będzie kolorze. Pięterko niżej, króliś i koleusy. Koleusy z nowych szczepek już rosną. Obcięłam klematisa. Tutaj takiego miałam, on mi się zasuszył, poobcinałam go, będzie odbijał na nowo. Tu mam tego ogromnego koleusa, którego dostałam od mamy. Mama też ma na balkonie swój. Jak oglądacie moje vlogi, to mogliście zobaczyć, jaki egzemplarz ma u siebie. W porównaniu z moim jest nieco maleńki, ten jest z kolei ogromny. Tutaj zrobiłam donicę, tą największą moją, taką ceramiczną, z pelargoniami. Wsadziłam tutaj same sadzonki pelargonii i posadziłam też ptaśka różowego. Także taka donica i kolejna seria koleusów na podłodze przy tej macie trzcinowej. Takie cztery, raz, dwa, trzy, cztery, w sumie pięć sadzonek. Z barierki zlikwidowałam też już część kwiatków kwitnących, tak jak mówiłam, pozbyłam się już surfini i supertunie wisty oraz petuni. Tutaj została mi ta wichondra srebrzysta
Po drugiej stronie mam pelargonię i stokrotkę, dorotkę, która jest niezawodną rośliną na południowy balkon. Tutaj nic jej się nie dzieje. Ona ładnie trzyma się przez całe lato i jest ozdobą balkonu. Tu kolejna donica, również pozostała mi tak jak w poprzedniej, jedynie pelargonia, ta stokrotka, dorotka i dichondra srebrzysta. W tej donicy nie mogłam się rozstać jeszcze z werbeną, bo ta zaczęła ładnie kwitnąć na nowo. Jeszcze ją zostawię, z niej już nic na pewno nie zostanie po powrocie z wakacji, ale póki kwitnie, to niech sobie tutaj będzie. Zaczyna mi kwitnąć również pelargonia z moich siewek. Ona już kwitnęła, przekwitnęła, teraz na nowo pączki wypuszcza, będzie mieć ich całkiem sporo. Tutaj po tej stronie pozbyłam się gazani, bo już się wysuszyły, nieładne się zrobiły, jednak na balkonie im troszkę tutaj za gorąco, ale została mi tutaj, jak widzę, komarzyca. Przyjęła się gdzieś jakaś szczepka, wypuściła nowe odnóżki i tu pelargonia bluszczolistna, zwisająca, ale na razie ma przerwę w kwitnieniu. Przechodzimy sobie teraz na drugą stronę balkonu. Na barierce po drugiej stronie, po lewej, zostały mi tylko dwie donice z pelargoniami, zarówno zwisającą, jak i taką zwykłą, czerwoną, stojącą. Po drugiej stronie mam lewizję, która ostatnio mi kwitła, teraz ma przerwę w kwitnieniu, ale ładnie sadzonka się trzyma, więc jeszcze się jej nie pozbyłam. I tu ostatnia donica przy mojej miejscówce do kawy, a mianowicie donica z zielonymi stojeścią, z komarzycą i ze stokrotką grecką. Miałam taką płaską donicę, gdzie trzymałam początkowo sukulenty i wsadziłam do niej szczepki koleusów, ale stwierdziłam, że jednak posadzę do osobnych donic każdą odmianę. Już tak szykuje się powoli na jesień, więc żeby zgarnąć sadzonki do domu, przygotowałam sobie doniczki z koleusami do przetransportowania na parapet, choćby kuchenny. Tu na razie mam osłonkę taką, z której pozbyłam się już kwiatków kwitnących. Ja tu na czas wyjazdu wleję po prostu na dno wody. One będą sobie, te koleusy, pobierać wodę z dna osłonki. Może wytrzymają. I tu na parapecie w zasadzie już nic nie zostało. Ptasiek z ogrodów Kapias. Po drugiej stronie królik. I tu mam jeszcze zielistkę. Zielistka, która fajnie się przyjęła, ładnie zagęściła, więc balkon południowy jak najbardziej jej służy. I tu jeszcze na stoliczku kawowym mam kolejnego koleusa, też całkiem sporego. Tam pod stoliczkiem, jak widzicie, jest wiaderko z ziemią. Ono jest przygotowane na szczepki koleusów, które się ukorzeniają. Jak wrócimy z urlopu, zajmę się pokrzywkami. Została mi kolejna duża donica. To tutaj z oszą, którą kupowałam na ogrodzie. One mi się bardzo podobały. Jak zwykle, oczywiście łopatka wsadzona do ziemi, żeby jej nie szukać w razie potrzeby. Tu kolejną szczepkę pokrzywki wsadziłam już bezpośrednio do doniczki, ale że miałam miejsce właśnie w tej donicy po pozbyciu się suchej już pelargonii anielskiej, to wsadziłam po prostu całe doniczki z pojedynczymi sadzonkami koleusów i tu niedośpian, który jeszcze fajnie się trzyma. On tutaj kwitł wczoraj na fioletowo, dzisiaj już tych kwiatuszków nie widać, więc są takie jednodniowe. Tutaj mam niedośpiany w trzech różnych kolorach, w ciemniejszym i różowym i jaśniejszym różu i taki z białymi plamkami pelargonia, która jeszcze mi kwitnie. I ostatnia donica na balkonie to donica również, ta fajna z tej mojej kolekcji. Trzy donice takie teraz mam z różnej wielkości i tu mam jedną sadzonkę koleusa, tego najbardziej chyba barwnego na balkonie. Tak wygląda balkon późnym latem. Jak widzicie, zrobiła się niezła przestrzeń. Te rośliny zrobiły się takie bardziej uporządkowane. I druga strona balkonu oraz parapet kuchenny z koleusami, z przewagą koleusów.
Także koleusy pelargonie, stokrotki greckie u mnie rządzą na balkonie. Zobaczymy, jak to będzie po powrocie. Tak wygląda mój balkon późnym latem, a tam na niebie chmurzy się, idzie jakaś burza, bo aż granatowe są te chmury. Nie wiem, jak oddaje aparat w tej chwili, bo słońce tak razi, że nic nie widzę. Tu jeszcze niebo błękitne. Przysiadłam sobie na chwilę na progu z kubkiem, nowym oczywiście, ale w kubku co najwyżej zimna woda z sokiem wiśniowym od mamy. I odetchnę troszkę i będę sobie działać powolutku dalej. Jest straszna duchota na dworze. Troszkę jakby pokropiło, ale tylko pokropiło. Zbiera się na burzę, ale deszczu jakoś na razie nie widać. Ja tak zalewka tylko podlałam te kwiatki w sumie na działce, bo stwierdziłam, że jak przyjdzie burza, to i tak wszystko podleję. Nie zżałowałam tylko wody koleusą i begonią, które są pod zadaszeniem. A tak mam nadzieję, że jednak troszkę pokropi i podleje mi resztę roślin. Wsadziliśmy też te hortensje na działce. Fajnie byłoby mieć je na balkonie, ale one się tutaj tylko będą męczyć, a tam niech sobie już rosną swobodnie, zagęszczają się i rozrastają się. Tam myślę, że będą mieć dobre miejsce. Ja już Wam dziękuję za dzisiaj, za to, że byliście ze nami, że spędziliście z nami swój wolny czas. Dziękuję Wam za dzisiaj, życzę Wam miłego dnia i do następnego razu. Papatki!